Dzień dobry Państwu. Chciałbym przedstawić Państwu dzisiaj jeden z najnowszych systemów leczenia niewydolności żylnej, a mianowicie system Venasil. System Venasil oparty jest na systemie cewników wewnątrznaczyniowych. Cała metoda jest banalnie prosta. Chodzi o to, aby w odpowiednie miejsce pod kontrolą USG dostarczyć odpowiednią ilość kleju tkankowego. To jest substancja cyanoakryl znana od lat i stosowana w medycynie. System Venasil charakteryzuje się prostotą w użyciu, dla pacjenta wysokim komfortem oraz bardzo wysoką skutecznością. To jest jeden z elementów głównych, podstawowych systemu. Dyspenser, który przy pomocy cewnika dawkuje odpowiednią ilość leku do naczyniowo. System Venasil ma charakterystykę bardzo unikalną, a mianowicie jest to jedyny system, który pozwala leczyć niewydolność żylną bez potrzeby znieczulenia tubus tensyjnego, a ponadto zazwyczaj pozwala leczyć skutecznie bez potrzeby stosowania pończoch uciskowych. To ma duże znaczenie, bo system może być stosowany 12 miesięcy w roku. Zachęcam do odwiedzenia naszych centrów medycznych w celu poznania tego systemu, ewentualnie skorzystania z leczenia oraz porad w naszym Centrum Angiologii i Flebologii. System Venasil jest systemem opartym o cewniki wewnątrznaczyniowe oraz o klej tkankowy, który podaje się cewnikami pod kontrolą USG bezpośrednio do żyły. Składa on się z cewnika prowadzącego, cewnika do podawania kleju tkankowego, fiolki z klejem tkankowym oraz specjalnego dyspensera, który pozwala na bardzo precyzyjne podawanie leku. Cała procedura jest prosta. Rozpoczyna się od nakłucia pod kontrolą USG leczonej żyły. Następnie wprowadzany cewnik, lider prowadzący do naczynia. Następnie po liderze wprowadzamy cewnik prowadzący, w który następnie będziemy wprowadzać już cewnik docelowy, którym będziemy podawać bezpośrednio klej tkankowy. W ten sposób umiejscowiana jest ten element w żyle. Oczywiście wszystko robimy pod kontrolą USG. Kolejnym etapem jest przygotowanie zestawu do podawania kleju. Montowana jest strzykawka napełniona klejem tkankowym. Główny cewnik, przez który podawany jest klej, jest wypełniany klejem. Następnie wprowadzamy cewnik w cewnik. W ten sposób. Cewnik jest montowany, łączony ze sobą. I tak przygotowany system jest gotowy do użycia. Bardzo ważne oczywiście jest umiejscowienie odpowiednie końcówki cewnika. I teraz cały zabieg polega na podawaniu przez dyspenser odpowiedniej ilości kleju tkankowego i uciskaniu kolejno punktów leczonych. Oczywiście w międzyczasie jest cewnik usuwany, podawany jest 0,1 ml kleju tkankowego, co powoduje klejenie kolejnych segmentów żyły. Po zakończeniu zabiegu cewnik jest usuwany i na tym zabieg dobiega końca.